Dokąd jedziecie, chłopcy od Broigla, gdy nawet piekarz śpi i chłód zamieszkał w piecach? Na progu zimy zmarznięte macie dłonie, waciaki na grzbietach. W wąsy siwy wplótł się szron, ogarek zetlał w ustach. I kocioł by odlicza koni ulica. Jeszcze pusta. Ostatnio przyszedł pan, który chodził po galerii, ciumkał, oglądał obrazy i wychodząc rzucił od niechcenia, mówi: przepraszam, czy pan jest zorientowany, czy Jan Wołek jeszcze żyje? No co ja mówię, z tego co mi wiadomo, to żyje. Na wszelki wypadek się uszczypnąłem. No tak, on mówi, to musi mieć teraz 90 parę lat. Ja mówię, z tego co wiem, to nie. A skąd, mówi, pan ma tą wiedzę? Ja mówię, bo to ja jestem. On mówi, co też pan opowiada? No przecież ja wiem, jak on wygląda. No to dalej się już rozmowy nie prowadzi, no bo trudno się rozmawiać z człowiekiem, który ma tak rozległą wiedzę, prawda? Zaczęło się jak zwykle, wszystko złe zaczęło się niewinnie. Jest we mnie jakaś taka potrzeba inności, odrębności. Znaczy, nienachalna, to ja nie jestem żadnym ekscentrykiem, chociaż kiedyś uchodziłem za takiego, ale człowiek z wiekiem tetryczeje i tak staje się taki tuzinkowy i uważam, że jestem strasznie tuzinkowy w tej chwili. W czasach, kiedy każdy normalny młody człowiek słuchał The Beatles, The Rolling Stones, Animalsów i takich różnych rzeczy, ja jakoś nie gustowałem w tym i chodziłem do takiego klubu, gdzie różni dziwni przychodzili, a to Milo Curtis, a to inni i byliśmy hipisami regularnymi, ale takimi dziwnymi, którzy nie bardzo wiedzieli do końca, na czym ten ruch polega, ponieważ interesowaliśmy się tradycyjną muzyką amerykańską, to znaczy w dobie, kiedy słuchało się wymienionych przeze mnie zespołów, myśmy słuchali bluesa tradycyjnego. Chodziliśmy do klubu, który się nazywał The Egg Full of Music. No i w tym jaju pełnym muzyki słuchaliśmy w piwnicy muzyki amerykańskiej, tradycyjnej. A to Big Billa Brunziego, a to Sonny Terrego z Brownie McGee, a to Taj Mahal, a to Championa Jacka Dupree. No i takich różnych szaleńców, Johna Lee Hookera i tak dalej. Żeby pozyskać taką muzykę, no to trzeba było wejść w jakieś kontakty, na przykład z ambasadą amerykańską. No, samo to, że w tych czasach się, że tak powiem, zabiegało o jakieś względy ambasady amerykańskiej, było już niemile widziane, więc myśmy byli taką grupą, że tak powiem, izolowaną, a prawdopodobnie również w jakimś stopniu inwigilowaną. I tam zaczęły się moje kontakty z bluesem. Moja angielszczyzna nie bardzo mi pozwalała do końca zrozumieć, o czym ci ludzie pokrzykują w tym swoim blue note, w tym swoich powtórzeniach i hasło, odpowiedź i tak dalej, i tak dalej. Byli wśród nas oczywiście tacy, którzy byli znacznie bardziej biegli w języku i oni nam to tłumaczyli. Natomiast to, co mi się w bluesie najbardziej podobało, oprócz tego, że przy ubogim instrumentarium, które było wtedy jakby domeną ludzi występujących mojego pokroju,
No ponieważ trudno, jak się jest hipisem, mieć za sobą Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia czy zespół mandolinistów pod dyrekcją Edwarda Ciukrzy. Więc myśmy sami sobie musieli radzić z tymi naszymi gitarzynami nieszczęsnymi, banżami, ukulelami, drumlami, harmonikami ustnymi i tak dalej. No i graliśmy tę muzykę, no ale niestety na drodze stanęła mi tak zwana, jeśli mogę się o to podejrzewać, inteligencja, która jednak wskazywała, że te teksty są szalenie proste, że dramaty ludzkie są prawdziwe, ale sposób ich wyrażania był dosyć prosty, by nie powiedzieć prostacki. No więc z tego grania bluesa to za dużo nie wyszło, no bo próbowałem tego bluesa przenosić na język polski, a było to jeszcze przed breakoutami. Natomiast sami zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że to trochę nie brzmi. No i zrodziła się we mnie potrzeba jak gdyby znalezienia innego języka, takiego języka, który nie tylko języka słowa, ale też języka muzyki, który uczyniłby z tego ubogiego instrumentarium w postaci na przykład jednej gitarzyny. Ja miałem gitarę 12-strunową, na której mało kto grał, jeżeli to haratał kostkami. A ja nie wiedziałem, jak to się robi, no to grałem pazurami. Do dzisiaj wszyscy się dziwią, jakie ja wydawałem dziwne, osobliwe dźwięki. Mówię, jak mogłeś dojść do takiej perfekcji? Ja mówię, tak mogłem, że ja po prostu nie bardzo wiedziałem, jak to się robi. No to robiłem, jak umiem. No i wyśpiewywałem już swoje rzeczy, zacząłem śpiewać. Mimo, że również prowadziliśmy różne kabarety. Pamiętam, po raz pierwszy wspomniano o mnie, załączając zdjęcie w jakiejś poczytnej prasie o kabarecie W, którym podobno zaczynałem i no, nie podobno, tylko w istocie. Ale później zaczęliśmy poszerzać to instrumentarium, bo, troszkę grając jack, troszkę grając boogie, takie różne rzeczy, troszkę dodając elektryki. Pierwsze zespoły, które robiłem jako lider i autor, robiłem z kolegami, wśród których był na przykład Jacek Skubikowski, świętej pamięci, i z Jackiem zakładaliśmy pierwsze kapele. Potem się okazało, że Jacek też szuka swoich dróg, no i te nasze drogi się troszeczkę rozeszły. Oczywiście bez bólu i bez gniewu, tylko na drodze pewnych takich ludzkich domówień. On zaczął robić swoje, ja zacząłem robić swoje i jeździć z tymi recitalami. Natomiast warto wspomnieć o, kiedy już mowa o specyfice tego, co robiłem, o inności tego, co robiłem, o takim dużym ciężarze, który wyniosłem z bluesa właśnie, egzystencjalnym, że mnie nie zawsze mówiono, że jestem strasznym pesymistą, a ja po prostu uważałem, że w każdej piosence powinno być jakieś istotne przesłanie, coś ważnego. Stan optymizmu uważałem za stan powszechny i naturalny, więc nie było o czym mówić. No o czym mam mówić, że kocham cię dziewczynę? No kocham, no to realizuję to powiedzmy, nie wiem, w kawiarni, w łóżku, ale żeby zaraz o tym opadać tak banalnymi słowami, to wydawało mi się to niemęskie. Natomiast daleko ważniejsze, ponieważ to było takie memento. Wydawało mi się mówić o rzeczach trudnych, dramatycznych. A to były takie czasy, kiedy była totalna pochwała i afirmacja radości życia socjalistycznego, więc wszystkie piosenki egzystencjalne, które opowiadały o szarościach naszego dnia codziennego, były niemile widziane. Koncerty odbywały się pod znakiem Schlager Festival, jakichś wielkich szlagierów, pompy,
srebrnych marynarek, schodów paradnych, po których się schodziło, jeśli się ktoś nie wypierniczył, bo bywało i tak. To nas mierziło, śmieszyło, nas, to znaczy grupę ludzi, którzy uprawialiśmy ten rodzaj działalności twórczej, ten egzystencjalny, ten ciężki, ten prawdziwy. Więc to, te piosenki wydawały nam się tematem istotnym, te tematy nam się wydawały istotne z racji tego, że tylko one były w stanie czegoś ludzi nauczyć, czy coś wskazać i tak dalej. Początkowo pisząc te piosenki i śpiewając je, ja się strasznie, co tu dużo mówić, wstydziłem. Bo śpiewać to za bardzo nie umiałem, tylko wyłem jak bawuł, ale się denerwowałem, krzyczałem na ludzi i strasznie to przeżywałem. Smutny Percheron zwiesił łeb, a nogi pod nim ciężkie, jak przed katem. Jak na Golgotę ciągnie los, na zadzie stacje wypisane batem. Ciężkie homonto gniecie kark i płaczą oczy szklane, w drepce zmordowany jak pan młody. Wiarygodność wykonawcy to jest rzecz bardzo istotna, ponieważ, no cóż, jako autor wszystkiego, co śpiewałem i istnąłem opowieści o życiu swoim, to natychmiast znajdowałem audytorium ludzi, którzy mówili, kurna, no przecież ja przeżyłem to samo. Ja pewnie byłbym w stanie też tak napisać, no tylko, że on był pierwszy, wiesz. I relacja publiczność, a ja, czy mnie podobni, stała się rodzajem konfesjonału, czyli jak to mówił dorosły już mój syn, kiedy był mały, szafą na grzechy. Więc ja właśnie przytaczałem tę swoją szafę na grzechy i z pewnym zawstydzeniem opowiadałem ludziom o tym, co się ze mną dzieje, odnajdując się jednocześnie w ich życiu, czy raczej oni się odnajdywali w moim, czując pewne paralele. No i to miało dziwny wymiar, ponieważ ludzie nawet nie bardzo wiedzieli, jak na to zareagować, ponieważ klaskać to tak jak klaskać na mszy w kościele. Mówię o naszym kościele oczywiście. Więc oni nie klaskali, ale na przykład największym wyróżnikiem było to, że po skończeniu koncertu ci ludzie siedzieli w absolutnej ciszy. W absolutnej ciszy i nie wiedzieli, co z sobą zrobić. Oto nagle opowiedzieliśmy sobie o najbardziej intymnych i drażliwych sprawach z naszego życia. No i albo to anektujesz, albo nie, albo idziesz się, szukasz wrażeń na Schlager Festival. Osobliwie odnajdywałem się w tego typu twórczości, że początkowo nie chciałem brać pieniędzy za koncerty. Uważałem, że za wymianę zdań, nawet jeśli była jednostronna, za zwierzenia, za prawdę, pieniędzy nie należy brać, że to jest niegodne. No ale niestety czas pokazał, że ja nie mam z czego żyć, ja mogę tylko z tego żyć, a przecież za pociąg trzeba zapłacić, zeżyć cały czas wypadałoby coś, napić się wódki, no wódkę akurat stawiali często inni. No ale i tak powoli stawałem się facetem, który bierze za to pieniądze, ale za coś innego niż ci spod znaku złotych marynarek czy srebrnych. Później dowiedziałem się, a były to czasy, to warto pamiętać o tym, gdzie nie można było wykonać występu, jeżeli się nie miało odpowiednich uprawnień. Więc kombinowano przeróżne sposoby. Autor z własnym tekstem, co podnosiło stawkę ze 150 zł
do 170 z własnym mikrofonem, jak ktoś zaoszczędził, kupił sobie mikrofon, doliczał za użytkowanie sprzętu i tak dalej, i tak dalej. Ale trzeba było mieć pewne kategorie, były kategorie B, A i S. S to była kategoria najwyższa, która upoważniała do recitalu. Dawało ci to prawo zaabsorbowania uwagi ludzkiej przez godzinę, czy nawet więcej. To było takie poklepanie po pysku. Tak, ty na to zasłużyłeś, bo jesteś dobry. Żeby dostać takie kategorie, to trzeba było zdać egzamin. To się odbywał chyba raz na 3 lata. I to był egzamin przed specjalną komisją kwalifikacyjno-weryfikacyjną Ministerstwa Kultury i Sztuki. No i jakieś na ciężkim kacu, łamiąc wszelkie zasady regulaminowe, bo tam trzeba zapisać 3 piosenki z mikrofonem, 3 piosenki bez mikrofonu, 3 piosenki wesołe, 3 piosenki smutne. I to odbywało się na Placu Grzybowskim w Warszawie, ten egzamin. Ja nawet nie wiedziałem, że sławy, które wówczas występowały, które nagrywały płyty nawet, tak jak tam Czerwone Gitary, Niebiesko-Czarni czy coś tam, oni nie mieli takiej kwalifikacji, bo nie byli w stanie przejść przez te egzaminy. One wcale nie były łatwe. Wymagania były bardzo poważne. Później była część teoretyczna, w ogóle ze sztuki, z malarstwa, i z literatury i tak dalej. I ci biedni bigbitowcy się wykładali na tych, nie wiem, Tomaszach Manach, czy tam czymś innym, czy na Bruegelach, czy... No i jakieś na takim ciężkim kacu myślałem, co mi zależy, pójdę sobie. I poszedłem sobie na taki egzamin raz na 3 lata, a można było tylko 2 razy podejść do tego egzaminu. Jeżeli za drugim razem nie dostajesz żadnej kategorii, to znaczy, że uznawano cię za kompletnego kretyna i niewrażliwca i cię szczyszczano, jak to się mówi. Poszedłem na ten egzamin, bardzo przeprosiłem, powiedziałem, że nie interesuje mnie ani wesołe, ani smutne, bo ja piszę tylko smutne. Jeżeli państwo jesteście zainteresowani, to ja mogę zaśpiewać kilka piosenek. No i gdzieś w głębi, w tej ciemności siedziała ta komisja, pamiętam, pod przewodnictwem profesora Bardiniego. No i czekam, czy oni się zgodzą, czy nie zgodzą. No i profesor Bardini mówi, proszę bardzo, niech nas pan czymś zaskoczy. No i ja po prostu wykonałem, nikt mi nie przerywał, wykonałem normalny, regularny recital, taki jaki zawsze robiłem, jeżdżąc po klubach studenckich i mając swoje audytorium. No i wykonałem ten recital, po czym wstałem, ukłoniłem się i wyszedłem. I pamiętam takiego staruszka kurtynowego, bo to było w Teatrze Żydowskim, jako się rzekło, w Warszawie, który podszedł do mnie i powiedział tylko jedno zdanie. Ale się pan przypierdolił. I było cicho, 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 po czym wyszedł kurtynowy i powiedział, komisja prosi pana na scenę. No ja poszedłem na tą scenę i zadano mi parę pytań z historii malarstwa, w czym byłem doskonale zorientowany, po tym odem, czy byłem doskonale zorientowany. No i na koniec dowiedziałem się, że dostałem przy pierwszym podejściu kategorię S, czyli prawo do recitali, najwyższą kategorię, i w ten oto sposób stałem się najmłodszym w Polsce artystą z kategorią S. Oczywiście guzik z tego wynikał, guzik, ponieważ jak stając się potem członkiem Zakru, Zaiksu i takich różnych instytucji, startowałem w różnych konkursach, to znaczy wysyłałem na konkurs na przykład jakąś swoją piosenkę albo piosenkę z czyjąś muzyką, a moim tekstem, i zawsze odpowiedź była taka, że oni na przykład nie mogą przyjąć tej piosenki do Opola. No to ja się pytam, dlaczego nie możecie przyjąć tej piosenki do Opola? Przecież to jest Festiwal Piosenki Polskiej, a to jest polska piosenka, prawda? No tak, ale ona jest za smutna. Ja mówię, przepraszam państwa, ale to jest festiwal, to nie jest festiwal piosenki wesołej, tylko to jest festiwal piosenki polskiej. No, ale nie wie pan, bo nam to nie pasuje. Co nie przeszkadzało mi oczywiście, 3-krotnie moje piosenki wygrywały ten festiwal, czy nawet więcej.
jeśli nie w papierze górę. Życie drzazgą za pazurem, nie farbuj skórę, kameleon, nie farbuj skórę. Jeśli nie w papierze górę, życie drzazgą za pazurem, nie farbuj skórę, kameleon, nie farbuj skórę. Ciele robią z ciebie wierzyciele. Kiedy lala cię traktuje jak wasola, o płotkami się nie pędaj, skup się w sobie i pamiętaj. Te piosenki dla innych, które już potem wygrywały, to zacząłem pisać z czasem, kiedy już po prostu nie miałem zdrowia, żeby występować, bo to, co dzisiaj nazywamy tournée, to w tych czasach to były, delikatnie mówiąc, konwoje do Murmańska. Jak się człowiek rozjeżdżał tymi bydlęcymi wagonami po całej Polsce powiatowej, jeżdżąc od jednego klubu do drugiego, szarpiąc te druty, 12 żelaznych drutów pazurami, drąc mordę do upadku niemal, po dwa recitale dziennie po to, żeby w nocy w stanie upojenia alkoholowego wsiadać w jakiś bydlęcy wagon i jechać na drugą stronę Polski, bo tam czekali inni studenci na to samo, którzy byli bardzo przyjęci, bardzo kochani, no ale człowiek ma tylko jedną wątrobę, dwie nerki. No i w pewnym momencie po prostu się zdrowotnie wyłożyłem i musiałem z tego zrezygnować, nie przestając, i do dzisiaj nie przestałem, pisać dla innych. I wtedy się zaczęło, no, że właściwie z tego starszego i średniego pokolenia to nie było nikogo, dla kogo bym nie napisał paru piosenek. No i wtedy wróciła do mnie ta moja wielka, zapomniana pasja, ponieważ już równolegle robiłem tam ilustracje, książkowe okładki, czasami jakieś rysunki satyryczne do szpilek, czy gdzieś tam. No i na osiedlu, w którym wynajmowałem dom przez płot z Haliną Frąckowiak, dla której troszkę pisałem, 20 metrów dalej, Łucja Prus, dla której pisałem bardzo dużo, z Włodkiem Nachornym, z Jasiem Stroblem i z innymi. I z racji tego, że mąż Łucji był czołowym menadżerem polskim, więc tam zjeżdżali się wszyscy artyści, od Skaldów przez Breakoutów, no wszyscy. No i tak się ten mój świat toczył bardzo, bardzo dziwnym ściegiem. Na tym samym osiedlu, 200 metrów dalej, przez płot z kolei z Alą Majewską, mieszkał malarz, starszy ode mnie znacznie, Jurek Gnatowski, który miał tam pracownię. I bardzo się zaprzyjaźniliśmy, bywaliśmy u siebie codziennie. Atmosfera pracowni, jego pracy i tak dalej, jakby obudziła moją pasję powtórnie, ale już w wymiarze poważniejszym, w wymiarze malarstwa, gdzie musiałem poznać technologie malarskie, a Jurek był wykładowcą od technologii malarskich i od konserwacji. Wielkim, ale to wielkim znawcą malarskiej kuchni, alchemii całej. I on mnie zaczął przysposabiać do tego, żebym mógł przełożyć to, co chciałem na przedmiot sztuki i przedmiot trwały także, żeby to się nie rozsypało zaraz po namalowaniu. Jemu sporo zawdzięczam i innym malarzom, którzy, widząc, że jest we mnie ogromna pasja, nie zlekceważyli tego i dzielili się ze mną taką wiedzą, której pewnie bym nie dostał na akademii, na którą nomen omen zdawałem i zdałem
Ale nie zostałem przyjęty, zdaje się, z braku miejsc czy z jakiegoś innego powodu, bo to były te czasy, kiedy nie proszono studentów, żeby zechcieli zdawać na akademię, tylko było po 40 i więcej osób na jedno miejsce. Ja nie miałem ani odpowiedniego pochodzenia, ani, nie wiem, wyglądu, ani protekcji, z których i tak bym nie skorzystał, bo mnie to brzydziło. No, ale była inna droga do osiągnięcia zawodostwa, które w zasadzie było mi potrzebne tylko do tego, żeby mógł korzystać z zakupów w sklepie zaopatrzenia artystów plastyków, ponieważ z ulicy nie można było nic kupić, tylko na legitymację artysty plastyka. Więc właśnie tutaj powtórnie uciekłem się do tego, co się nazywało Komisja Weryfikacyjna Ministerstwa Kultury i Sztuki, która po obejrzeniu moich prac i po tam już szeregu wystawach dała mi uprawnienia, to tak się nazywało, do wykonywania zawodu artysty plastyka z wszelkimi tego konsekwencjami, czyniąc mnie jak gdyby nieco pokrętną drogą jak gdyby absolwentem akademii, tyle że bez akademii. O. Co mnie cieszy ogromnie i do dzisiaj jestem im ogromnie za to zobowiązany. Podarowali mi koledzy wiedzę, jak potem mówili panowie z akademii, daleko większą niż by mi dała akademia. No. A przynajmniej nie musiałem odcinać pępowiny od akademii, tylko od paru kolegów, żeby nie być ich naśladowcą. Ale to nie o to chodzi, że ty, ja i on malujemy na przykład pejzaż. Ponieważ do swojego języka dochodzi się dwoma duktami. Albo duktem głowy, czyli coś się wymyśla, czy głowa zawsze musi być i serce. Ale albo w większości jest dukt głowy, która ci każe wymyślić, nie wiem, żebyś do końca życia plując pod siebie malował trójkąty i sklasyfikują cię jako trójkącistę i będziesz udawał, że nikt przed tobą nie odkrył istnienia takiego czegoś jak trójkąt, albo będziesz malował, pójdziesz duktem pędzla, ręki, która cię poprowadzi w twój sposób uderzenia, twój sposób widzenia światła i tak dalej, i tak dalej. Ja poszedłem duktem ręki, chociaż pewnie stać by mnie było na wymyślenie czegoś, może nie do końca oryginalnego, ale w każdym razie gdzieś tak w rejonach tego, czego jeszcze, co jeszcze nie jest popularne, gdzie jest wąska, bardzo grupka ludzi. Tylko ja lubię robić to, co lubię. A ja ten dukt głowy zostawiłem wierszom, zostawiłem słowom. Abstrakcja, jak powiedziałem, nie jest mi specjalnie potrzebna, chyba że do muzyki. Nauczyłem się też rozumieć sztukę innych ludzi, szanować to i doskonale wiem, gdzie mnie okłamują, gdzie ten egzotyzm, ta inność, ta oryginalność jest z czapy, z desantu, a gdzie doszło się normalną, ciężką robotą malarską. Chociaż nigdy nie wiadomo, gdzie, w którą stronę się układa grot tego wektora, bo ja znam ludzi, którzy wcale nie z pobudek komercyjnych wykonali jak gdyby drogę odwrotną niż zwykło się uważać. To znaczy, malując abstrakcyjnie, czy jakoś tam emocjonalnie, czy coś, nagle zrobili zwrot przez sztak i wrócili do malarstwa przedstawiającego. Ponieważ uznali, że to ich dusi męczy, że lepiej się czują w tym. No, prawda lubi nas dopaść w najmniej oczekiwanych momentach, choćby na schodach.
smutny Percheron zwiesił łeb, a nogi pod nim ciężkie, jak przed katem. Jak na Golgotę ciągnie los, na zadzie stacje wypisane batem. Ciężkie homonto gniecie kark i płaczą oczy szklane, w drepce zmordowany jak pan młody. Gdzieś nad ranem weźcie mnie z sobą, chłopcy od Brojgla, choć parę nóg mam tylko i dwie ręce. Weźcie mnie z sobą, chłopcy od Brojgla, jedno proszę, mnie nie trzeba, nic więcej. Nim ci żaranka zdepcze tłum, gdy wezmą się pod boki, zatańczy barwnych kiecek szum, handlarze, linoskoki. Za piątkę paria skupi los, a cygan sprzeda w kartach, że koryfeusz ze mnie pies, czy świnia, gówno warta. Ostatnich gości, nim wyplują szynki. Posłuchaj, jak się kopyt stuk układa w śpiewkę starej Katarynki. Ty jednak z dumą prężysz pierś, bo ktoś ci czytał w kartach, żeś koryfeusz jest nie pies, czy świnia.